Szósta pielgrzymka, Sympozjum Pracowników Pomocy Społecznej i ich podopiecznych odbyła się dziś w pokamedulskim klasztorze w Wigrach. To wydarzenie poświęcone nauczaniu i działalności świętego brata Alberta Chmielowskiego, artysty, malarza, powstańca styczniowego i opiekuna najuboższych, patrona pracowników pomocy społecznej. Pielgrzymka co roku gromadzi kilkaset osób, pracowników pomocy społecznej, ale też i podopiecznych. Inicjatorem jest Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Formę przez lata opracowaliśmy, że oprócz pielgrzymki także spotykamy się i rozmawiamy o bracie Albercie. W tej chwili siostra Dorota, archiwistka zakonu Albertynek, mówi o życiu i twórczości brata Alberta. Ale także dzisiaj wśród nas są także, będą przedstawiciele władzy, będą parlamentarzyści, ale będą także uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, nasi podopieczni. Myślę, że taka forma jest dosyć nowością, bo pielgrzymki to się odbywają, ale pielgrzymki, gdzie są pracownicy pomocy społecznej i ich podopieczni, to są chyba rzadkości, a możliwe, że jesteśmy pierwszą taką pielgrzymką. Będziemy to kontynuować, jest to dla nas wzmocnienie, a dla naszych podopiecznych na pewno także przeżycie. Są tu także emeryci z klubów emerytów, ze środowiskowego domu samopomocy, inne osoby, które są uzależnione. Są nawet, przyjechali bezdomni z Krakowa z bratem Albertynem z Krakowa, ich jest pięciu. Wśród przybyłych gości między innymi przedstawiciele władz: Lech Kołakowski, poseł i wiceminister rolnictwa, poseł Mieczysław Baszko, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Obok modlitwy były rozmowy o potrzebach i możliwościach wsparcia potrzebujących oraz ich obecnej sytuacji. Ja tylko przykład prosty podaję. Ile lat temu, 10 czy 8 lat temu, czy 7, w sklepach na małych miejscowościach funkcjonowały zeszyty. Teraz tych zeszytów nie ma. Jednak to dzięki tym przede wszystkim środkom dla przede wszystkim pomocy społecznej, socjalna pomoc, ona to zlikwidowała. Ale sytuacja i też jako inflacja, na pewno ona jednak pomniejsza te środki finansowe przy zakupach różnego rodzaju. Ale chcę podkreślić, że rząd zajmuje się tą sprawą. Są rozmowy bardzo zaawansowane, żeby te świadczenie podnieść jednak ze związku z tą inflacją. Bo ludzie naprawdę trzeba pomagać. Czas budowy naszej gospodarki po COVID-zie jest teraz też czas, ten czas wojenny, jest to też trudny czas. Bardzo zdrożały wodory, energia elektryczna, paliwa, nawozy. Są to czynniki, które na pewno mogą powodować zwyżki cen, ale dobrze funkcjonujące państwo, samorządy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób potrzebujących. Pomaganiu poświęcona była również wspólna modlitwa, którą poprowadził ksiądz biskup ełcki Jerzy Mazur. Zwrócił uwagę na piękną postawę Polaków wobec uchodźców z Ukrainy. To cudowne świadectwo, mówił. Daliśmy cudowne, przepiękne świadectwo właśnie z pomocy uchodźcom wojennym, którzy nie tylko są uchodźcami, ale są naszymi gośćmi. Otwarliśmy nasze serca, drzwi naszych domów, mieszkań i przez ten gest dobroci, miłości miłosiernej zadziwiliśmy cały świat tym świadectwem. I to jest tak piękne, pochrześcijańskie. I to jest patron dnia dzisiejszego, święty brat Albert, który oddał swoje życie służąc biednym, opuszczonym, bardzo potrzebującym. I on łączył i mówił, że chrześcijaństwo i miłosierdzie to jedno. Bo nie można być chrześcijaninem, nie pomagając ludziom potrzebującym, najbardziej biednym.